wysłuchaniu Słowa Bożego siadamy wygodnie, na ile możemy, i będziemy wnikać w to Słowo, które rozbrzmiało w tych murach, które dzisiaj święcimy, by było domem Pańskim. Czcigodny księże proboszczu, księży dziekanie i wszyscy prezbiterzy, przedstawiciele naszych władz parlamentarnych, pan senator, panie posłanki, pani minister, przedstawiciele władz lokalnych i wszyscy, którzy budowali ten Kościół z panem architektem, inżynierem na czele, który wręczył klucze, ale wszyscy wykonawcy tej budowli, sponsorzy, różne typy niesienia pomocy, różne sposoby niesienia pomocy, wszyscy, którzy składali ofiary. Zapewne dzisiaj wielu z nich nie żyje. Z księdzem świętej pamięci prałatem Józefem Stecem, ale cieszą się. Dzisiejsze to święto jest wielkim świętem, tak jak słyszeliśmy w tym fragmencie z proroctwa Izajasza. Dlatego się gromadzimy. Pozdrawiam te wszystkie przedstawicieli organizacji, kombatantów, czy tych z misji ONZ-owskiej, gwardie, wszystkie stowarzyszenia i organizacje. Siostry i bracia w Chrystusie Panu, tworzący tę wspólnotę. Wszyscy, których gromadził świętej pamięci ksiądz Józef, 30 lat już minęło, i którzy dzięki właśnie temu, że go spotkali, że włączyli się w to dzieło, dzisiaj zapewne z wdzięcznością tutaj są lub patrzą na nas z góry. Kościół, budowla to przestrzeń. I ta przestrzeń jest po to, żeby rozbrzmiewało Słowo Boga, to stwarzające Słowo, to Słowo, które ma moc przemiany, dokonywania nowego stworzenia, zawsze, stale, w każdych okolicznościach, szczególnie wtedy, kiedy my, jako ludzie dotknięci grzechem, przeżywamy chwilę jakiegoś zwątpienia, rozbicia. Widzimy, że to, co my sami budujemy, nie zawsze możemy właściwie doprowadzić do końca i czasem wpadamy w różnego rodzaju niewłaściwe postawy. Gromadzimy się po to, żeby usłyszeć moc Słowa, żeby tej mocy się poddać. Ten fragment z Księgi Nehemiasza jest bardzo szczególny, bo to wrócili z wygnania babilońskiego po plus minus trochę więcej niż 100 latach. Przedtem została zniszczona świątynia jerozolimska. Wszystko zostało rozbite i wrócili. Odbudowywali świątynię Starego Przymierza, tak zwaną drugą świątynię. Ale to, co się działo wówczas, to nie była tylko kwestia zbudowania świątyni, tylko doświadczenie wygnania babilońskiego pokazało im, że nie zawsze mają rację, że muszą słuchać kogoś innego,
że potrzebują przemiany własnej mentalności. I dlatego słuchali prawa Bożego. Słyszeliśmy tylko krótki fragment. I piękne jest to zakończenie, kiedy się ogłasza to wielkie święto i padają takie słowa: radość w Panu będzie waszą ostoją. A Izajasz podobnie powie: jeśli nie będziecie słuchać, nie ostoicie się. Ta świątynia Izraelitom wówczas, a dzisiaj nam tutaj, jest potrzebna po to, żebyśmy gromadząc się słuchali jednego głosu. Takiego głosu, który jest niepodważalny, tak można powiedzieć, nie? Jest prawdą. I ile dzisiaj my głosów słyszymy, wszelkiego typu. I niejednokrotnie nas to bardzo mocno rozbija. I nie wystarczą mury takiej czy innej świątyni, czy takiej czy innej instytucji, jeśli nie usłuchamy jednego głosu. I nie będziemy się gromadzić z powodu tego jednego słowa, jednego głosu. Nie? Jezus w swoim życiu, jako Żyd, wszedł w specjalną relację ze świątynią. Właśnie tą odbudowywaną za czasów Nehemiasza i Ezdrasza i potem przebudowaną bardzo mocno przez Heroda. Ale też to się stało tam przedziwne, że on w tej świątyni wprowadził inny porządek, zapowiadając też zburzenie. To nie chodziło tylko o to zburzenie murów, lecz to, co właśnie słyszeliśmy w tym fragmencie z Ewangelii świętego Jana. Bo my chętnie się przywiązujemy do pewnego miejsca i łatwo tracimy sens tego, po co to miejsce jest. I dlatego ta Samarytanka mówi: tu, wy mówicie w Jerozolimie, my w Garizim, a Jezus mówi: ani tu, ani tam, tylko w duchu i prawdzie. To jest bardzo ważne wyrażenie i szczególnie nabiera znaczenia wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że w judaizmie, w Biblii, Pan Bóg ma wiele imion. Między innymi nazywany jest El Shaddai, Pan Wszechmocny, jest nazywany Szem, czyli imię. Jest też nazywany makom, to znaczy miejsce. Dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy mieli miejsca. Takimi miejscami są świątynie, te budowle. I umieli odnajdywać tego, który jest miejscem. W psalmie jest powiedziane: w nim, na Syjonie, w tym miejscu wszyscy się narodzili. Ta struktura zewnętrzna tej budowli jest po to, żebyśmy my tu przychodzili, słuchali słowa i na nowo się rodzili, wychodzili przemienieni. Dlatego tak bardzo mocno są, tak bardzo są potrzebne miejsca naszych zgromadzeń, kościoły. Wiemy, że nie wszystkim to dzisiaj pasuje. Ale my odnawiamy w sobie potrzebę tego, żeby mieć miejsce, żeby odkrywać tego, który jest miejscem wszystkiego. W nim wszystko istnieje. My w nim otrzymujemy jakość naszej egzystencji.
Jesteście własnością Boga, Bogu na ludem na Bogu na własność przeznaczonym. I dlatego poświęcamy miejsca, żeby wchodzić w tę logikę miejsca Boga i Jego sposób myślenia, żeby się dokonywała w nas ta przemiana. Drodzy Chrystusie Panu, przez wybudowanie tego Kościoła lokalna społeczność w tych 30 latach pod przewodnictwem duszpasterza, w szczególności świętej pamięci księdza prałata Józefa, wyraziła, a dzisiaj księdza kanonika Mariusza, wyraziła i wyraża swoją wolę, by mieć miejsce i uczestniczyć w przemianie, słuchając słowa, korzystając z sakramentów. Trzeba to miejsce stale upiększać, bo jest już wiele zrobione, ale jeszcze czeka bardzo wiele całą wspólnotę. I wiem, że ksiądz Mariusz ma wiele różnych projektów. Życzę, żeby jak najwięcej z tego mogło się dokonać we wspólnej pracy. Kiedy my przychodzimy do tego miejsca, to uczymy się powszechności obecności Boga, żebyśmy wychodzili i nawet tam, gdzie nam się wydaje, że Boga nie ma, a takim szczególnym miejscem, gdzie nam się wydaje, gdzie Boga nie ma, to jest krzyż. Nam się często wydaje, albo powiedzmy człowiekowi się wydaje. Tak też Jezus wołał na krzyżu: czemuś mnie opuścił? Gdzie Ty jesteś, Boże? Po to przychodzimy do tego miejsca upiększonego, gdzie przeżywamy liturgię, słuchamy słowa, żebyśmy umieli być w każdym miejscu naszego życia, w każdej sytuacji i w małżeństwie, co dzisiaj jest tak trudne przy tej, jakby powiedzieć, całej ideologii wszelkiego typu rozbijającej właściwy obraz człowieka i w relacjach społecznych, gdzie jest tyle napięć i we wszystkim, co człowiek buduje, bo my niejednokrotnie chcemy zbudować wieżę Babel i mieć miejsce, tam jest powiedziane, uczynimy sobie miejsce i wierzchołek, by dotykać Pana Boga. Tutaj przychodzimy, żeby uczyć się zupełnie innego miejsca, innego sposobu myślenia Boga. I dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za wszystko, co zostało dokonane. Dziękujemy też ludziom, wszystkim, którzy współdziałali, żyjącym i tym, którzy przeszli do wieczności. Ten Kościół to właśnie świadectwo, że w społeczności na tej ziemi zależy, żeby Bóg mieszkał w sercach ludzi. Maria, Matka Boża, Matka Miłosierdzia, Matka, która zrodziła Jezusa, który stał się miłosierdziem do końca, bo oddał całkowicie swoje życie, niech też będzie tym wzorem, tym łonem, Matką Kościoła, której my się odradzamy, aby nosić w sobie, na sobie, w naszych relacjach obraz Boga, być na obraz i podobieństwo Boga. I niech ta wspólnota tak żyje, kiedy się tu będzie gromadzić, niech tak się odnawia, niech tak się umacnia, właśnie dzięki Słowu i sakramentom. Amen.